Cześć, dzisiaj Wam pokażę co nowego w najnowszej aktualizacji do Sons of the Forest. Kolejny update o numerze 14. Jest to jeden z większych update'ów, dodaje kilka nowych przedmiotów, nowych schematów, kilka nowych jaskiń, więc zapraszam do oglądania. Pierwszą nową jaskinią jest jaskinia w wiosce rybaków, którą znajdziemy oto tutaj, w tym miejscu. Wejście do jaskini jest ukryte, musimy wejść tutaj do tego domku. I tutaj mamy zejście na dół, które musimy rozwalić. Jaskinia zaprowadzi nas do nowej części artefaktu. Widzimy, mamy tutaj jakieś beczki, jakieś skrzynie. Na początek wita nas lista. Teraz jej nie będzie widać. Lista wszystkich artefaktów, które zostały rozdzielone na 6 części. My sobie idziemy dalej. Wchodzimy w dół. Wpadliśmy do wody. Wychodzimy. Tu mamy jakieś skrzynki. Spadają nam kościotrupy. I tutaj znajdziemy kościotrupy zrobione z solafitu i przedostatnią część artefaktu. Za wodospadem, który tutaj się znajduje, znajdziemy także schemat na nową pułapkę. Teraz przenosimy się na drugą część wyspy, gdzie znajdziemy kolejny schemat na kolejną pułapkę. W pobliżu tej jaskini znajdziemy tutaj takie śniegowce. Jakieś trupy. I tutaj jakiś mini obóz. Widać, że chyba umarli z zimna. Wchodzimy do jaskini. Gdzie znajdziemy nowy schemat. Znajduje się w tym miejscu. Kolejna nowa pułapka. Teraz przenosimy się do kolejnej jaskini, która znajduje się w tym miejscu. Jest to lodowa jaskinia. Znajdziemy w niej schemat na zegar słoneczny. Pokażę Wam, gdzie ją znaleźć. Tutaj znajdziemy notatkę, w której jest napisane, że nie znajdziemy tutaj kolejnej części artefaktu. Ale schodzimy sobie tutaj po tej linie. Jeszcze raz w dół. I tutaj znajdujemy schemat na nasz zegar słoneczny. Przenosimy się do kolejnej wioski rybaków, która znajduje się w tym miejscu, by odnaleźć schemat na kolejną pułapkę. Leży on sobie tutaj na stoliku. Mamy. I ostatni schemat w tym update'cie znajdziemy w kolejnej wiosce rybackiej, która znajduje się w tym dokładnie miejscu. Znajdziemy tutaj schemat na reflektor, który przyda się do oświetlania
Przeniosłem się szybko do mojej bazy, żeby przetestować teraz nowe schematy. Przetestujemy sobie najpierw tą pułapkę. Jest jakiś kołowrotek. Spawnuję sobie zaraz jakiegoś kanibala. Jak widzimy, kołowrotek się załącza i przecina nam naszych przeciwników. Teraz przetestujemy kolejną pułapkę. Jak widzimy, pułapka mieli nam naszych kanibali. Bardzo ciekawa. Teraz przejdźmy do ostatniej już pułapki. Widzimy, będzie chyba ona strzelać włóczniami. Gdy kanibal przejdzie przez tą linkę, stanie zestrzelony w naszej włóczni. I musimy te włócznie uzupełniać. Teraz sprawdzimy sobie nasz reflektor. Oczywiście musimy go podłączyć do panela solarnego. Tak nasz reflektor świeci. Jak widzimy, ma całkiem pokaźny zasięg świecenia. Bardzo ładnie oświetla. I jeszcze zobaczmy nasz solarny zegar. Wygląda tak. Nawet całkiem dokładnie wskazuje godzinę. Do gry została dodana możliwość tworzenia nowych strzał. Możemy stworzyć strzały podpalające z muchomora, alkoholu, szmatki i strzał. Strzały trujące tworzymy ze strzał, muchomora i tych białych jagód. Możemy także stworzyć strzały bombowe z kostki C4, baterii, płytek, drutu i strzał. Strzałę podpalającą musimy oczywiście podpalić naszą zapalniczką. Do gry został dodany nowy kanibal, który nazywa się Igor i będzie on nas taranował. Jak widzimy, po jego uderzeniu kładziemy się na ziemię. Do gry zostało dodane nowe łóżko. Jest to podwójne łóżko, które jest naprawdę gigantyczne. Widzimy, możemy położyć się z dwóch stron. Został także dodany stojak na oszczepy, czyli nasze włócznie. To na pewno bardzo nam się przyda. Do gry dodano także kilka nowych szczegółów do wiosek kanibali. Jest tam więcej beczek oraz różnych elementów. Dodano deformację twarzy niektórych kanibali, że będą one miały guzy lub... Kanibale błotne będą się teraz modlić do totemów porozstawianych na mapie. Również kanibale błotne, brudne będą teraz stawiać przede wszystkim na jedzenie, więc jeśli zostawimy jakieś surowe jedzenie, wezmą się one najpierw za zjedzenie go, potem oddalą się i dopiero będą chciały atakować gracza. Wszystkie poprawione rzeczy umieszczę Wam w opisie tego filmu. To tyle w tym odcinku, jeśli Wam się spodobało, zostaw łapkę w górę oraz komentarz. Trzymajcie się, cześć!